poseł Wawer, pański partyjny kolega, pan marszałek Tyszka, mówi, że no w istocie powód był oczywisty. To była struktura, która nie mogła liczyć na podział pieniędzy z subwencji, więc taka była umowa. My się podzielimy gotówką z tego funduszu. To tak pańskim zdaniem wyglądało? No, można nawet z listy beneficjentów Funduszu Sprawiedliwości wyczytać, że tak to właśnie wyglądało. Na ile to było po prostu niemoralne, nieuczciwe, a na ile to było otwarcie przestępcze, to już musi zbadać prokuratura. No ale właśnie z tą prokuraturą jest problem, dlatego że Platforma Obywatelska doszła do władzy między innymi pod hasłami rozliczenia PiSu. Minęło pół roku i nie ma zarzutów, nie ma żadnych aktów oskarżenia, nie ma żadnych wniosków o uchylenie immunitetu. Ja mam bardzo poważną obawę, że to się skończy tak samo, jak skończyła się sytuacja w roku 2015, kiedy Platforma oddała władzę tak samo w atmosferze afer i korupcji. PiS obiecywał, że Platformę rozliczy i przez 8 lat co chwilę odkrywał nowe afery platformerskie, ale praktycznie nikt nie został za to postawiony przed sądem, praktycznie nikt nie został skazany. I z tego, co ja widzę, to modus operandi Platformy w tej chwili jest dokładnie identyczny. Odkrywać coraz to nowe platformy pisowskie, robić wokół tego coraz to nowe afery pisowskie, robić wokół tego cyrk medialny, ale w praktyce pomiędzy politykami PiSu i Platformy działa zasada: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, i tak się będą te dwie partie wymieniać ja władzę do końca świata. Jak to z wami jest? Panie redaktorze, bo wspomnieliśmy tutaj o tym, że pan Tyszka dostawał propozycję skorzystania z Funduszu Sprawiedliwości. Nie wspomnieliśmy, pani o tym wspomina? Okay. Tak, ale takie są dzisiaj w Kawie na Ławie, padły takie słowa. To jest korupcja polityczna. Pan mówi, że my tego nie jesteśmy w stanie rozliczyć po kilku miesiącach rządów, to ja się pytam, dlaczego pan Tyszka lata temu nie zgłosił tego, że była korupcja polityczna wobec niego zastosowana? Dlaczego nie poinformował obywateli, odpowiednich służb o tym, że takie korupcjogenne propozycje wobec niego padały? Co miał do ukrycia? Liczyliście na koalicję z PiS-em po wygranych wyborach? Nie udały się negocjacje? To są pytania, na które trzeba teraz odpowiedzieć. W najbliższą środę będzie konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości, na której zostaną przedstawione z jednej strony do tej pory dokonane zadania, działania przez prokuraturę, ale będą też zaproponowane rozwiązania na przyszłość, czyli te zmiany, które trzeba wprowadzić w tym funduszu, aby środki trafiały właśnie tam, gdzie jest potrzeba, a nie trafiały do kieszeni czy do okręgów wyborczych polityków. Będzie też przedstawiona mapa polityczna, mapa wyborcza, gdzie te pieniądze trafiały, i zobaczymy, czy one się pokrywały akurat z tymi okręgami, w których działali. Pan Wawer, krótko, a potem panu chciałem zapytać. Panie poseł, ta sytuacja, o której mówił poseł Tyszka, miała miejsce na długo przed tym, zanim poseł Tyszka dołączył do Konfederacji, także tam o żadnych układach koalicyjnych nie mogło być mowy. I z tego, co mówił... A dlaczego nie informował? Bo to jest, z tego, co mówił, to nie była propozycja o charakterze przestępczym. Natomiast to jest coś, co właśnie prokuratura powinna... Sprawiedliwości, to jest coś, co właśnie prokuratura... Kto w to uwierzy? Dobrze. Ministerstwa Sprawiedliwości pana Bodnara powinna wyjaśnić. Pana doktora. Jeśli pan pozwoli, wrócimy do tego wątku za chwilę. Nie przekonuje. Powiedzcie mi panu... Momencie, obiecałem głos panu posłowi. Panie redaktorze, no to jest... Po pierwsze trzeba podkreślić, że to nie jest żadna komisja. To jest zespół poselski posła Romana Gierdyka. Zespół poselski jest czymś zupełnie niesformalizowanym. To każdy poseł może sobie taki zespół powołać. Nie ma żadnej osobowości prawnej. To jest po prostu taka forma obecności posła w Sejmie, a w tym wypadku obecności właściwie kancelarii Romana Gierdyka. Po prostu zbrojne ramię polityczne kancelarii Romana Gierdyka, na której on robi co chce. Nie jest to nie podlega to żadnej ustawie, nie podlega żadnym procedurom. Ale nie łamie prawa. Nie łamie prawa, oczywiście. Natomiast to jest patologia, że my z zespołów poselskich się dowiadujemy rzeczy, które powinny być przedmiotem zarzutów prokuratorskich, aktów oskarżenia, wniosków o uchylenie immunitetu. Może będą, ale przecież w 100 konkretach Donalda Tuska było rozliczenie PiS-u w ciągu 100 dni. I nie tylko w tej sprawie, bo to rozumiem, że to jest sprawa bardziej skomplikowana, ale w dziesiątkach prostszych, dużo łatwiejszych spraw, w których można było w ciągu dosłownie tygodnia czy dwóch postawić zarzuty i sporządzić akty oskarżenia. Tygodnia, to dwóch postawić zarzuty, widać, że nie ma pan dowiedzieliśmy. Wiele wspólnego z prawem, szczerze wybory kopertowe. Być po 5-19, wybory kopertowe, tak, których została powołana komisja śledcza i w związku z tym chyba prokuratura czeka, aż ta komisja śledcza cokolwiek ustali, podczas gdy w sprawie wyborów kopertowych wszystko, również z raportu NIK-u, było wiadomo dokładnie już w dniu, w którym Platforma Obywatelska objęła władzę. I to naprawdę była kwestia tylko posadzenia prokuratora, postawienia zarzutu. Ja mam wrażenie, że mamy sytuację, że jest wydawane 70 milionów bez podstawy prawnej, to można w jeden dzień... Bardzo proszę. Bartosz Baśniński, Stowarzyszenie Koliber. Ja miałbym może pytanie do pana posła Michała Wawra z Konfederacji. Jak pan
ugrupowaniem, jaki ma pomysł na pomoc ofiarom przestępstw i czy ten system właśnie związany z Funduszem Sprawiedliwości powinien zostać całkowicie zmieniony, czy jakoś zmodyfikowany, jak pana formacja by to rozwiązała? To jest bardzo dobre pytanie. Z napięciem czekamy na propozycje, jakie przedstawi Platforma Obywatelska. Natomiast patrząc na to, że na przykład Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Platforma uznaje, że jest nadal potrzebny, to nie spodziewam się zbyt wiele. Pozytywna odpowiedź. Moja osobista opinia jest taka, że system polegający na tym, że minister sprawiedliwości może w sposób właściwie swobodny decydować co do fundacji, stowarzyszeń, jakichś nieformalnych organizacji, do kogo mają trafić pieniądze i na jaki cel, no jest zdecydowanie zbyt kuszącym, tak, dla polityków z partii poprzedniej i obecnie rządzącej, żeby to rzeczywiście miało prawo działać. Działania związane z pomocą ofiarom przestępstwa wydaje się, że w pierwszej kolejności powinno prowadzić właśnie państwo, że powinno to być częścią działalności państwowej, a dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście jest jakaś przesłanka do oceny, że państwo z jakimś rodzajem działalności sobie nie poradzi lub poradzi sobie gorzej niż trzeci sektor, to wtedy można rozważać przekierowanie środków do tego trzeciego sektora. Ciekawa propozycja jak na liberała. Przepraszam, ale... Ja jestem liberałem. Z większym też zachowaniem większej transparentności, przejrzystości, kontroli parlamentarnej również w tym zakresie, bo w momencie, kiedy te pieniądze są w swobodny sposób rozdysponowywane przez egzekutywę, to pokusa nadużyć jest po prostu zbyt duża, żeby to miało. Proszę państwa, jakoś jestem dziwnie spokojny, że przez najbliższe tygodnie z tych 50 godzin nagrań będą wyciekały kolejne i będziemy się dowiadywali kolejnych rzeczy o tym, co też tam się ciekawego czy nieciekawego działo. Dlatego chciałem pana posła Budę dopytać. Czy pańskie środowisko się nie obawia tego, że to może być jednak no, taka kotwica, która was pociągnie za nimi i że no, musi być jakiś sposób na odcięcie się od nich, na zabranie stanowiska, zajęcie stanowiska bardziej wyrazistego niż to właściwie nie nasza sprawa? Panie dyrektorze, wokół tej sprawy będzie dzisiaj rządzący będą robili cyrk. Cyrk polegający na tym, że pani będzie, tak, pani poseł będzie tu wykrzykiwała w emocjach tego typu słowa. Natomiast jak ja spoglądam, proszę skończyć z tymi, nie wiem, czy pan seksistowskimi uwagami. Nie wiem, czy to jest za zgodą to pana. To jest seksistowskie wykrzykiwanie, to może znaczy, mnie no, też dotyczyć. Tylko że nie wykrzykuje, ale takie zlepianie emocji z kobietami jest charakterystyczne. Panie dyrektorze, nie wiem, czy to jest też za pana zgodą, jak pan poseł. Już, jeśli pani pozwoli, dokończymy właśnie trochę kultury. Nie wiem, czy to jest za zgodą pana i jakąkolwiek wiedzą i świadomością. Natomiast tutaj jest dopiero cyrk. Nie? Pan zerknie na trybunę. Przychodzi pani poseł, ujęta ofiarami przestępstw. Nagle ludzie tutaj na trybunie rozpierają koszulę i zdjęcie pani Gasiu Kwichowicz w kampanii. To samo tutaj. Może to, pan być spokojny, panie pośle, jak tworzy ten program, to ani jednego takiego ujęcia pan nie znajdzie. Obiecuję to panu. No ja mam nadzieję, bo to jest cyrk. To nie jest kwestia pańskiej nadziei, tylko publicystyczny program. Pana strony, że ludzie pan nie przychodzą, wie, co się rozpierają koszulę i jest Gasiu Kwichowicz. Niech pan założy autentyczność koszulę z czymś kontrefektem, też będziemy pokazywać. Pan jest niewiarygodnym człowiekiem, mówiąc, że pan nie wiedział, co się działo z pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości. Pani pan robi po prostu idiotów ze swoich wyborców. Dobrze, panie pośle, ale ja przerywam państwa spór. Ja wracam uparcie... Jedno pytanie. Jeżeli prokuratura w najbliższych dniach skieruje wnioski o uchylenie immunitetów co najmniej dwóm, a może trzem politykom suwerennej Polski, to czy państwo jako klub zagłosują za, czy nie? To jest taki prosty test, przed którym staniecie w ciągu kilku dni. Jest wniosek. Ma jakieś uzasadnienie, dostajemy jakieś dane, jakie jest podstawa. Pan nadal nic nie wie. To po co pan przyszedł tego? Panie poseł, niech pan nie przeszkadza. Pan poseł Buda odpowiada i tak na będzie wygodnie. Proszę panie, nie próbować, my to ćwiczyliśmy na komisjach różnych. Nie da się powstrzymać tego szaleństwa. Nie byliśmy w żadnych komisjach. Będziemy mieli wniosek, będziemy mieli uzasadnienie. Przecież on jest uzasadniony. Będziemy podejmować decyzję w tej sprawie. Natomiast nie mam najmniejszych wątpliwości, że termin, kiedy takie wnioski potencjalnie byłyby składane. I to uzasadnienie będzie zmierzało wyłącznie do walki politycznej. Z pewnością nikt nic tam nie będzie chciał ustalić, tylko można powiedzieć ścigać i dopaść ludzi Ziobry. Dobrze. Jakby tak jest. To ja tylko nadmienię.